swego i serca pokutujcie. Wdzięcznego teraz przyjmujcie, a doły też wywyższajcie. Świata umarli powstaną, na Boży rozkaz pędką i śmierć się też sama zdęknie, gdy usłyszy tę nowinę, że wszyscy ludzie żyją. No, to ja sam się zgubiłem w każdym linijce. Muszę coś prostszego? Głos wdzięczny z nieba wychodzi. To jest bardzo, bardzo ta, wręcz taka, ona tak kusi do takiego walca, można powiedzieć, ta pieśń. Głos na trzy, ale będziemy się bronić przed tym. O, jest. To myśli. Nie no, dziękuję. Też bardzo ładna pieśń od Doła, długa. To co jest jakby takim skarbem, takim trochę zapomnianym, to właśnie są te wszystkie zwrotki w tych pieśniach. Często teraz nie ma czasu śpiewać w kościele tych pieśni w pełnym wymiarze, a właśnie one często opowiadają takie całe historie, całe takie są takie poematy małe. Broda jest taka. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdę k nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Z różdżki jest kwiat zakwita, który zbawieniem świat wita. Pan Bóg zesłał Syna swego przed wieki narodzonego. Ojcowie tego czekali, tego prorocy żądali, tego Bóg światu miał zjawić, od śmierci człowieka wybawić, którego aby wąż zdradził, z rajskich rozkoszy wysadził, skusił bez drzewa rajskiego, skosztował zakazanego, przez to był z raju wygnany i na wieczną śmierć skazany. Lecz Pan użalił się tego, myślił o zbawieniu jego. Wnet anioł Pan nie zwiastował, o czym prorok prorokował, iż miał powstać syn zacnego.
weselcie się i anieli, a bądźcie z tego weseli, że się nam Bóg w ciele stawi, ten upadek nasz naprawi. Weselcie się wszyscy święci i wy ludzie smutkiem zdjęci, idzie na świat odkupicie, strapionych wszystkich zbawicie. Wesel się stary Adamie, wesel się i Abrahamie, już wstaje twe pokolenie, wszystkich narodów zbawienie. Wesel się i ty Dawidzie, oto król do ciebie idzie, który na tronie twym siędzie, na wieki królować będzie. Weselcie się i dziadeczki, matki i wy panieneczki, oto Pan nas syna rodzi. Niech ta wieść wszystkich zachodzi, którą Archanioł pozdrowił, a te słowa do niej mówił. Zdrowa bądź pełna świętości, porodzisz syna w czystości. Panna, gdy to usłyszała, pokornie odpowiedziała: oto służka Pana mego, stań się według słowa twego. Szczęśliweż to ukorzenie, które dało nam zbawienie, serce Panny zniewoliło, Boga z nieba wybawiło. Przez to pokorę żądamy, niech tej łaski doznawamy, by nam grzechy nie szkodziły, nas od Boga nie dzieliły. Zjednaj nam u Syna Twego, Zbawiciela świata tego, czystość, miłość i pokorę nasze gładzącą niestworę. Daj nam pozbyć, co jest złego, daj dojść dobra najwyższego, przez pokorę nas taką, a w społeczność Jezusową. No tutaj są bardzo ciekawe takie wersje, na przykład, że Boga z nieba wybawiło serce Panny, tak? I tam też grzechem Adama jest taki fragment, że ona pokonała oczy skłonnymi, Boga samego ściągnęła w ciebie. Takie bardzo, bardzo poetyckie, bardzo ładne sformułowania.
A, dobra, okej. Okay. To będziemy tak w kontakcie. Tak, są kontakty. Jasne. Jest jeszcze taka prosta pieśń Niebiosa Rosę spuszczajcie z góry i ona też ma znaną melodię. Ona jest bardzo, bardzo ciekawa, ja ją bardzo lubię osobiście. Chociaż no, może mógłbym powiedzieć, że to właśnie jest wesoła, ale jak na adwent. Ale ona jest de facto tłumaczeniem Rorate Celi, tej takiej pieśni, którą się śpiewa na Roratach. I co jest bardzo ciekawe, co druga zwrotka, co druga się, jak spojrzymy na pieśń Niebiosa Rosę, to co druga jest Niebiosa Rosę się zaczyna, a co druga pieśń, co druga zwrotka, przepraszam, on tak naprawdę to są lamentacje Jeremiasza. To są zwrotki, które śpiewają o... A, to jest bank. Więc tak jak w Wielkim Poście mamy na przykład tak zwane Ciemne Jutrznie i tam się śpiewa Lamentacje Jeremiasza, z 9 takich, czyli po prostu wezwanie Jerozolimy do nawrócenia, które się z strasznego spustoszenia Jerozolimy. To tak samo właśnie w Adwencie, to jest analogia też do właśnie do okresu postu. Też są Rorate Celi i też w tej pieśni. I to zaśpiewamy za chwilkę, ponieważ ona jest prosta, ale to teraz zaśpiewamy takie, coś jeszcze takiego ciekawszego, ciekawszego melodycznie. Mianowicie, kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy? To jest taka pieśń. Dolnym rogu. I tutaj też melodię znam od Adama Struga. Ta melodia też się przewija w różnych innych pieśniach, no ale można ją do tej między innymi zastosować. I tutaj zwracam uwagę, że ta pieśń jest jakby właśnie taka bardzo starotestamentowa. Tutaj w kolejnych zwrotkach będą wymieniani właściwie bardzo dobrą pieśnią adwentową. A melodia jest taka. Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy, wołał lud z ciemnicy, mając boskie obietnice. Może jeszcze raz powtórzę i będę szukał dalej, a no, wyjdzie jak wyjdzie. Ja w ogóle tutaj może zaznaczę, że bardzo dobrym śpiewakiem, on zawsze tutaj prowadzi te pieśni. Wszystkie melodie z pamięci śpiewa i to bezbłędnie praktycznie. Naprawdę, ja zazwyczaj się uczę od niego. Tutaj jestem w roli takiego nieudolnego naśladowcy. I właśnie sam się no, trochę uczę śpiewając te pieśni. No a także jak będziecie przychodzić na przyszłe spotkania, to na pewno z kimś lepszym będą prowadzone, ale... Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy, Wybawiciel litościwy, z płaczem wołał lud z ciemnicy, mając boskie obietnice. Pamiętając jako one,
śmierci wzbudzonego, Mesjasza obiecuję, słuchać Jego nakazu. W Duchu Świętym Jego mowa, jak Mu w usta jest włożona, wolą Bożą wymierzona. Dawid w psalmach mianuje, Izajasz patrzy na przyszłą, Jego mękę jakby wyszło, a Micheasz wytaśle mi słowy objawione. Narodzenie nam przytacza, miasto Betlejem naznacza. Daniel czas wyrachował, Ageusz zaś prorokował. Świetniejszą ją uczyni. Przyszedł Jezus obiecany, Mesjasz oczekiwany. Przyjdzie znowu, kiedy zbudzi nas on boski ludzi. Przyjdzie znowu, kiedy wzbudzi nas on boski wszystkich ludzi. No, udało się. Ona jest ładna, ta melodia bardzo. Ale później wydaje się tu może teraz to, co mówiłem, niby o Sedosie. Może tak, bo od razu, że tak powiem, czego nie będziemy śpiewać, ta nad tą pieśnią jest taka pieśń Archanielski głos ośmiela. To też jest bardzo ładna pieśń. Najświętszy Panie, też jak najbardziej, no tak jak widzieliśmy, tak, wszystkie pieśni o zwiastowaniu są można powiedzieć adwentowe, bo tą właśnie tajemnicę się rozważa w adwencie. No ale to sobie poddawujemy też. Ciekawe to, no, na przykład w tym śpiewniku Mieluszewskiego to jest napisane, że to jest pieśń cerkiewna. Niebiosa rosę spuszczajcie z góry, sprawiedliwego wylejcie chmury. Wstrzymaj ognie twoje zagniewanie i zbrodni naszych zapomnij już, Panie. Ustaw
Cię chylę, ojców naszych śmiałych, niebiosa rosę spuszczaj Cię z góry, sprawiedliwego wylej Cię chmury, grzech nas oszpecił i wzwróć tej postaci stoi przed Tobą, jakby trędowaci. Padliśmy wszyscy, jak liść w jesień.